Here's Kodoka. Away from Beanie. Dana. Oh yes. W wypadku samochodowym w Stanach Zjednoczonych zginął jeden z najlepszych polskich piłkarzy, Kazimierz Dejna. Przez wiele lat był zawodnikiem warszawskiej Legii, z którą dwukrotnie zdobył mistrzostwo i Puchar Polski. W latach 70. był filarem naszej reprezentacji narodowej, która wywalczyła złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium. W finale strzelił obie bramki Węgrom. Dwa lata później grał w narodowej drużynie na Mistrzostwach Świata w RFN. W kraju piłkarzem roku wybrano go czterokrotnie. Był trzecim piłkarzem Starego Kontynentu. 102 razy grał w reprezentacji, strzelił 45 bramek. Jeszcze kilka tygodni temu wspólnie z innymi kolegami z reprezentacji z lat 70. grał w Mistrzostwach Świata Weteranów. Wciąż zachwycał swoimi nieprzeciętnymi umiejętnościami i takim mistrzem pozostanie w pamięci Kazimierz Dejna.